że słowa świętego Jakuba, apostoła, które przed chwileczką słyszeliśmy, zamienić na modlitwę. Kiedy zostanę poddany próbie, otrzymam wieniec życia, obiecany przez Pana tym, którzy Go miłują. Niezwykłe przesłanie dla tego, który został wezwany do szczególnej służby w Kościele. Próba jest dopustem boskim, który ma umacniać człowieka, a jednocześnie daje okazję, by zastanowić się, czy nie ma jakichś szczelin, przez które wsącza się zło, przez które wchodzi zły i próbuje zrujnować osobę powołaną do szczególnej służby Bożej. Ewangelia Święta mówi o kwasie faryzeuszów i kwasie Heroda. To nie są uderzenia kamieniem, jakąś skałą, to jest kwas, który powoli, powoli będzie się wsączał w serce wybranego przez Boga i będzie powodował tak zły ferment, że w którymś momencie nawet dochodzi do całkowitego zniszczenia powołania. Wiemy, że są takie przypadki. One są dla nas bolesne, ale też mamy świadomość, że pojawiły się jakieś maleńkie szczeliny, pojawił się kwas dochodzący ze strony różnych Herodów i człowiek pozwolił, aby to działanie coraz bardziej niszczyło jego powołanie. Mam być prorokiem i trzeba przede wszystkim przeciwstawić się wszelkim działaniom zła. Trzeba przetrwać próby, jakie nieraz dopuszcza na nas Pan Bóg. Gdy sięgniemy do proroka Jeremiasza, to widzimy wezwanie do bardzo trudnego zadania. Prorok wie, że naród wybrany odstąpił od prawa Bożego. Bardzo nad tym boleje. Ale Pan Bóg w swoim ogromnym miłosierdziu lituje się nad tym narodem. I wzywa proroka Jeremiasza, aby ten z pomocą Barucha zapisał wszystkie słowa Pana, wszystkie upomnienia, prawa. Aby to święte prawo przekazać narodowi, aby z powrotem zachwycił się tym zatroskaniem Boga o jego los, o los tego narodu. I prorok Jeremiasz dyktuje Baruchowi to święte prawo. Ten wszystko dokładnie spisał i jak czytamy w 36 do 39 rozdziału Księgi Jeremiasza. Ci, którzy zatrzymali się nad tą lekturą, zachwycili się, że tak cudowne prawo zaistniało pomiędzy nimi. A co robi ten, który kierował tym narodem, Jojakim? Bierze do ręki nóż, czyta to prawo i po kolei odcina ten kawałek i wrzuca w ogień. Straszliwy obraz zniszczenia Księgi Pisma Świętego, Księgi Prawa Bożego. I w taki sposób Jojakim zniszczył to prawo, które Pan Bóg w ogromnym miłosierdziu przez proroka Jeremiasza przekazał ludziom. Chciałbym sięgnąć do
bardzo trudnej chwili, która była udziałem wielkiego proroka, świętego Jana Pawła II. Gdy przybył do Polski w 1991 roku, to mówił na temat prawa Bożego. Przypomniał dokładnie Dekalog. I później, kiedy wyjechał po tej pielgrzymce, były różne wypowiedzi, różne dyskusje. I niestety, ale jakaś swoista pretensja do Ojca Świętego, że w taki sposób przemawia. Gdy w 1995 roku Jan Paweł II był w Koczowie, to powiedział o swoim bólu, który go dotknął, że jak gdyby to na nowo spisane i przekazane prawo Boże nie było w sposób właściwy przyjmowane przez parlament, przez tych, którzy zaczęli kierować w sposób demokratyczny państwem. I zauważmy, co się dzieje u proroka Jeremiasza po zniszczeniu tego odnowionego prawa Bożego. Jest ogromne uderzenie w proroka. Prorok jest wrzucony do tej studni, w której nie ma wody. On się tam dusi w tym błocie. Ogromne uderzenie w proroka. Zauważmy, że pod koniec lat 90. jakie ogromne było uderzenie w duchowieństwo i Kościół Święty na terenie Polski. To było ogromne uderzenie w proroka. Mamy taką nadzieję, że nie będzie całkowite zniszczenie proroka. U proroka Jeremiasza czytamy, że później nastąpił trzeci etap, to jest zniszczenie Jerozolimy. Przedziwna jest zależność, jaka istnieje pomiędzy Słowem Boga, prorokiem, jego życiem, jego odpowiedzialnością za tych, których poucza. A zatem trzeba bardzo uważać, żeby przez jakiekolwiek szczeliny, które się pojawiają w życiu naszym, nie wszedł ten zwąd szatana. 1972 roku, to było 29 czerwca, Ojciec Święty Paweł VI mówił z wielkim bólem w obliczu sytuacji Kościoła współczesnego odnosimy wrażenie, że swąd szatana przedostał się pewnymi szczelinami do ludu Bożego. Widzimy zwątpienie, niepewność, relatywizm, niepokój, niezadowolenie, kwestionowanie. Nie mamy już zaufania do Kościoła, ufamy natomiast pierwszemu, lepszemu prorokowi świeckiemu, który przemawia do nas ze szpart któregoś z dzienników, czy jako rzecznik jednego z ruchów społecznych. Krytyka i zwątpienie zrodziły się z nauki, powołanej przecież po to, by dostarczać nam prawd, które nie tylko nie oddalają nas od Boga, lecz skłaniają nas do gorliwego poszukiwania Go i oddawania Mu większej czci. Nauczanie stało się źródłem zamętu i sprzeczności, niekiedy absurdalnych. Czci się postęp po to, by móc w końcu go zniszczyć w wyniku najdziwniejszych i najbardziej radykalnych rewolucji. Mamy chmury, burze, ciemności, szukanie, niepewność. Głosimy ekumenizm, ale coraz bardziej oddzielamy się od siebie. Jak mogło do tego dojść? Wmieszała się w to przeciwstawna moc, która na imię diabeł. Ów tajemniczy byt, o którym wspomina w swym liście święty Piotr. Widzimy działania szatana, które dokonuje się dziś w świecie. Właśnie po to, by wprowadzać zamęt, by niszczyć owoce soboru, by przeszkadzać Kościołowi wyśpiewać swą radość z powodu odzyskania pełnej samoświadomości. Ten zwąd szatana
ten kwas Herodów, który wchodzi nieraz szczelinami pojawiającymi się na mistycznym ciele Chrystusa, najbardziej dotyka proroków. Abraham Joshua Heschel napisał bardzo piękne dzieło Prorocy i wyraźnie pokazuje, że to, co nieraz chrześcijanie nazywają niewielkim pęknięciem, prorok nazywa ogromnym otworem. To, co niekiedy chrześcijanie mogą pojmować jako delikatne upomnienie ze strony Boga, prorok, który jest bardzo wrażliwy na głos Pana, odkrywa to i próbuje przekazać jako krzyk Boga. I niekiedy może się odezwać również w naszym życiu takie doświadczenie. Ktoś nam zwraca uwagę, dlaczego ksiądz aż tak mocno mówi? Dlaczego podnosi głos? Czy to nie jest doświadczenie proroka, który ma jednak o wiele głębsze widzenie spraw, jakie dokonują się w danej wspólnocie? Przypomnijmy sobie niektóre przemówienia Jana Pawła II, jak krzyczał. Ja miałem okazję być na terenie krainy Chaco w Paragwaju. Tam podczas wizytacji opowiadano mi o przemówieniu Jana Pawła II, który chciał obronić Indian, bardzo prześladowanych i zaniedbanych na terenie tego kraju. I nie pozwolono, aby Jana Pawła II widziały tłumy Indian. To Jan Paweł II wyszedł prawie na ołtarz. I wtedy żołnierze już nie mogli go zastawić i krzyczał z tego ołtarza, żeby rządzący tym krajem opamiętali się i zadbano o Indię. Dano im wiele pomocy. To był prorok, który wiedział, że trzeba wydać z siebie krzyk Boga, aby wreszcie do ludzi dotarła pewna prawda. I takie jest nieraz zadanie bardzo trudne proroka. Niekiedy jest ogromny wysiłek włożony właśnie w pracę duszpasterską. Niekiedy jest ogromne zaangażowanie, a człowiek nie ma udziału w sukcesach. Chciałbym tu przywołać wyznanie czcigodnego sługi Bożego księdza kardynała Wyszyńskiego z 1956 roku. Jest to zapisane w jego zapiskach więziennych. Dzień ślubów narodu na Jasnej Górze. Teraz wiem prawdziwie, że jestem Twoim, Królowo Świata i Królowo Polski niewolnikiem. Bo dziś, w dniu wielkiego święta narodu katolickiego, każdy, kto zapragnie, może stanąć pod Jasną Górą. A ja mam pełne do tego prawa, mam święty obowiązek i któż tego goręcej pragnie niż ja. A jednak mając tak potężną i dobrą Panią, mam zostać w Komańczy. Przecież to z Twojej woli nikt takiej potędze oprzeć się nie zdoła. Tylko my dwoje, Matko, możemy chcieć jednego. Tylko my dwoje wiemy, że jeszcze nie przyszedł czas. To jest Twoje królowanie nade mną. Uczyniłem, co mogłem, dla Twojej chwały. Przygotowałem w dniu 16 maja tekst ślubowania. Napisałem adorację stanowe. Te słowa będą mówić za mnie do ludzi, a ja będę mówić tylko do Ciebie, za nich. Ufam, Królowo Niebios. Jestem już w pełni spokojny. Dokonało się dziś wielkie dzieło. Spadł kamień z serca.
Czyż nie jest udziałem nieraz proroka taki kamień, powstający wtedy, gdy brak wdzięczności, tyle wysiłku, tyle zaangażowania, ogromna próba i na sercu człowieka istnieje taki kamień, który przede wszystkim boli, że tyle było zaangażowania, a brak jest wdzięczności. Pozostaje tylko rozmowa z Jezusem Chrystusem. Pozostaje tylko rozmowa z Najświętszą Marią Panną, ze świętymi patronami. Dziękujmy Panu Bogu za to szczególne powołanie. I być może czasami mamy takie wrażenie, że Pan Bóg tak, jak to było w Piśmie Świętym, kiedy widzimy zakład Pana Boga u człowieka. Ogromna próba i wydawałoby się, że ktoś wypełnia przykazania Boże i jest zaangażowany tylko dlatego, że coś z tego ma. Prorok jest tym, który czyni wszystko dla chwały Boga i niekiedy próby jeszcze bardziej usprawniają tego proroka, żeby w taki sposób to czynił. Skoro rozpoczęliśmy modlitwą, to nasze rozważanie opierając się na liście świętego Jakuba Apostoła zakończmy też modlitwą, korzystając z Ewangelii. Jezu Chryste nas mistrzu, ustrzeż nas od kwasu Herodów w dzisiejszym świecie. Chcemy być Twoimi prorokami.